Dzień dobry, a moim państwa gościem jest dzisiaj Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Pani poseł, zacznijmy od nowego ładu, który teraz ma się nazywać polskim ładem. 650 miliardów będzie kosztował. Tyle zapowiedział wicepremier Gowin. Kto za to wszystko zapłaci? Panie redaktorze, proszę się nie obawiać. Polska poradzi sobie i poradzi sobie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko pragnę przypomnieć, jakie było rozdzieranie szat w roku 2015, a właściwie na początku roku 2016, kiedy doszliśmy do władzy i kiedy pamiętam, była procedowana pierwsza ustawa 500, to wtedy mówiono, absolutnie nie ma takich pieniędzy, żeby Polska udźwignęła program 500. Grożono i straszono Polaków, że ten program będzie tylko przez rok, ewentualnie jeśli się uda go, Uchwalić to tylko będzie w roku 2016. Posłowie posłowie opozycji też z drugiej strony w sposób zupełnie nielogiczny tłumaczyli swój brak poparcia dla tej ustawy jeszcze jednym argumentem otóż że nie ma pieniędzy na pierwsze dziecko czyli z jednej strony mówili rozdawnictwo a z drugiej strony domagali się większych środków bo wtedy wyliczyliśmy że ten program będzie nas kosztował no tak, to 20 miliardów tak było, ale a, to jest wielki a teraz wieki. mamy To nie są Sytuację po A teraz mamy sytuację po i proszę zauważyć, że do Polski wpłynie 770 miliardów złotych, które to na pewno będą ogromnym impulsem rozwojowym dla mhm. gospodarki. To pani poseł, jeżeli mają wpłynąć te pieniądze, to dlaczego europosłowie PiSu byli przeciwko dodatkowej informacji na temat wydatkowania tych środków? Panie redaktorze, europosłowie, dodatkowego mhm. wydatkowania. Dodatkowego informowania, tak? By było takie głosowanie Panie, w Parlamencie Panie Europejskim. Panie 602, 602 europosłów było za, 30 kilku, w tym 20. Panie redaktorze, ale to, przeciw. to trzeba pytać ich, nie znam tego głosowania i nie odniosę się do niego. Ja natomiast tylko powiem tak. Jest komitet monitorujący zaproponowany i jakby Popierają go posłowie chociażby z, z, także z lewicy, a nawet posłowie z w, wszystkich innych e, opcji. I w tym Komitecie Monitorującym ze, na, na poziomie polski na poziomie Polski będą zasiadać przedstawiciele zarówno przedsiębiorców, jak i organizacji społecznych, e, rządu, samorządu. E, każda złotówka z, z Unii Europejskiej będzie nie tylko przez ten komitet monitorujący prześwietlana, ale także, panie redaktorze, proszę mi wierzyć, Unia Europejska każdą złotówkę prześwietli 50 razy. To jest jak Urząd Skarbowy, to jest pierwsza sprawa. Poza tym te pieniądze będą wpływały w transzach. Jeżeli pan prawidłowo nie rozliczy pierwszej transzy, nie to dostanie nie pan drugiej. drugiej. Więc proszę się nie obawiać. Pieniądze na polski ład będą, będą, dlatego że my potrafimy rozsądnie gospodarować środkami Czyli finansowymi. Czyli w dużej mierze także i z kredytu. No bo... panie, panie redaktorze, nie w dużej mierze. Właśnie to jest błąd. No absolutnie. Jak to nie? Dobrze, Tam bierzemy nie... kredyt. Nie, ale, panie redaktorze, środki finansowe po pierwsze. Ta ustawa, o której ciągle mówimy, że jest jeszcze przez Senat nieuchwalona, mówi o wieloletnich ramach finansowych i to nie jest kredyt. To, jest, to są środki finansowe, które będą tak jak do tej pory absolutnie no dotacje. Ale te środki, z Unii, które idą, to część to jest dotacja, a a część mówi to jest kredyt. Pan, Mówi Pan o środkach z tak zwanego funduszu odbudowy, który mm -hmm. ma być uruchomiony w ciągu trzech lat i może mm, Państwo nie wiecie. Ale my, żeśmy jakby rozpisali wydatkowanie środków, te, które są z dotacji, czyli z tej, z tej, że tak powiem, części niezwrotnej. Natomiast ta, która jest na poziomie 34 miliardów euro, i to jest oczywiście pożyczka, my dzisiaj mamy rozpisane wydatkowanie na poziomie 10 tylko miliardów tylko 10 miliardów, i, i ta pożyczka jest w, w, w. Jakby m, bardzo atrakcyjne, ale my też się zastanawiamy, czy w ogóle sięgać. Bo są państwa, które mówią, że w ogóle z tej części pożyczkowej nie będą e, korzystać. My też jeszcze na razie się zastanawiamy, mm -hmm. czy będziemy korzystać z tej części pożyczkowej. A kiedy ma być Proszę się nie obawiać. nowy ład? E, panie redaktorze, już e, lada moment będą na pewno e, ustawy pojawiać się sukcesywnie w Sejmie i będziemy nad nimi procedować. W tej chwili e, w, e, na ostatnim posiedzeniu. W siedzeniu została przyjęta pierwsza ustawa przez Sejm. Ustawa odnosząca się do minimalnej płacy w pracowników służby zdrowia. Pierwszy raz taka ustawa. W, 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 pierwszy raz w sensie gwarantująca, gwarantująca tą minimalne wynagrodzenie. Nie mówimy o średnim wynagrodzeniu, o wynagrodzeniu, jakie może zaoferować pracodawca, tylko mówimy o tym minimalnym, co do którego którego pracodawca będzie musiał zagwarantować każdemu pracownikowi nie będzie mógł pracownikowi ochrony zdrowia pracownikowi ochrony zdrowia bo tutaj te płace były bardzo rozstrzelone no właśnie to dlaczego pielęgniarki chcą protestować przeciwko temu i mówią że chcecie im zabrać dodatek panie redaktorze do... wie pan to nie jest jednorodna opinia natomiast ja pragnę przypomnieć Miałem tu przedstawicielki iz pielęgniarskich i były bardzo przeciw ja powiem tak panie redaktorze ja tylko moim szanownym koleżankom Przypomnę, że po ośmiu latach Platforma Obywatelska, co zresztą potwierdziły. Potwierdziły na komisji panie, pani Ptok, przewodnicząca potwierdziła, że w ostatnim roku, a właściwie w ostatnim miesiącu zostało przyjęte zębalowe, którego nawet Platforma nie zdążyła wypłacić. To rząd Prawa i Sprawiedliwości wypłacił pierwsze zębalowe środki finansowe. Proszę to sprawdzić. No po drugie, czym, porządku, do, po to, czym dołożyliśmy... Pytam o to, dlaczego państwo to wliczacie w yy, yy, podstawę, a panią pielęgniarkom się to nie podoba. Dlaczego im tego nie zostawić, no, tak jak było yy, bez tego? Panie redaktorze, my sobie zdajemy z tego sprawę, że negocjacje i że każda taka sytuacja rodzi, rodzi że, że musi być pewien kompromis. My uważamy, że po to, żeby zachęcić młode pielęgniarki do przychodzenia do tego zawodu. To y, musi być dzisiaj ta minimalna już dla tych wchodzących pań do tego zawodu zdecydowanie bardziej atrakcyjna. W związku z tym, zarówno zębalowe, jak i to, co dało Prawo i Sprawiedliwość, czyli 1100 zł do podstawy, y, to są naprawdę, y, myślę, że ta podstawa będzie na tyle atrakcyjna dla zawodów medycznych, że my zdecydowanie więcej będziemy mieli pracowników w tych zawodach. My nie, nie chcemy. Nie tylko docenić tych pracujących, bo same pielęgniarki, panie pielęgniarki i, i inne inni przedstawiciele zawodów mówią, że jest ich za mało. Więc my, owszem, ta płaca troszeczkę się spłaszcza, ale my musimy w budżecie państwa znaleźć środki dla zawodu w medycznych, szczególnie dla pań pielęgniarek, takie wynagrodzenie, żeby to. To już na wejściu wynagrodzenie było na tyle atrakcyjne, żeby zdecydowanie więcej młodych pań no chciało wchodzić tak, do tego sprawy. Nie będą zawodu. wchodziły młode, po czym jak przestaną być młode, yy, czyli popracują sobie 5-6 lat w zawodzie, no to już nie będą świeżakami Panie, w tym Panie, zawodzie, to sobie będą odchodziły. Panie redaktorze, pracy. nie będą odchodziły. To jest pierwsza sprawa, poza tym Prawo i Sprawiedliwość pokazało przez 5 lat, że my regularnie dosypujemy środków i to yy, no yy, i w właśnie dużej mierze. Wasze ślady. Chce iść lewica, zaproponowała zamiast nowego ładu receptę dla Polski, a w niej między innymi pełna profilaktyka po dla całego narodu, pieniądze na szpitale no i najciekawszy, bo w miarę konkretny punkt 3,5 tysiąca złotych brutto płacy minimalnej w budżetówce. Co pani na to? Panie redaktorze, ja nie znam tego programu, ja się koncentruję na, na naszym programie, bo ten nasz program jest bardzo obfity. Proszę powiedzieć, że wróciła pani z jakiegoś wyjazdu długiego, bo tak. Nie. Nie wie pani, jak głosują pani koledzy w Parlamencie Europejskim, chociaż oto awantura na całą Europę. Nie wie pani, co A, proponuje wie, Lewica. Ale, panie redaktorze, proszę być troszeczkę wyrozumiałym, dlatego, że ja przez weekend byłam na wielu uroczystościach, nawet na uroczystościach rodzinnych, więc proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że, że, polityk, że polityk tylko siedzi i analizuje cudze programy, które zapewne są, y, są dosyć obszernymi. Nie wiem, naprawdę nie znam tego programu Lewicy, bo kiedy on się pojawił? Wczoraj? No, w sobotę był. No, w sobotę, no panie ich... redaktorze, no komunie y, są, y, uroczystości no, ale, ale, A kto przypadkiem, zdaje się, dwa tygodnie wcześniej w sobotę ogłaszał y, Nowy Ład? No to widzi pan. Co, no, to znaczy, co to znaczy mieć tydzień do zapoznania się, a co to znaczy mieć niedzielę, były już poniedziałek, Nie, ale powiem tak. No, ale dobra, oczywiście trzeba się. To, to od Zostawmy wszystkie inne. 3,5 tysiąca brutto płacy minimalnej w budżetówce. No, ale panie Dobry pomysł, czy zły? co to znaczy w budżetówce? Rozumiem, że w, 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 we no, wszystkich, wszystkich urzędnikach, dla wszystkich urzędników. Ależ jak najbardziej. Ja myślę, że te płace są nieco wyższe. Natomiast Panie redaktorze, jeżeli to jest oczywiście do przedyskutowania, to jest przede wszystkim do przeanalizowania, czy takie środki finansowe będą miały umocowanie w budżecie, czy po prostu czy, czy, czy jesteśmy w stanie zagwarantować środki w budżecie. Trudno mi się odnosić. Ja pytał mnie Pan o nasz program i chciałabym się tutaj skoncentrować, także tak jak mówię, mam nadzieję, że ten program nie tylko poprawi sytuację w ochronie zdrowia w sensie takim, że poprawią się wynagrodzenia, ale, Panie redaktorze, w samej ochronie zdrowia spowoduje to, że po prostu młodzi ludzie chętniej będą... I tak sprytnie do zmieniła tego... temat lewicy Anna Kwiecień, ale porozmawiajmy do, w takim razie... Do tych zawodów, bo to już, jest bardzo ważne. Jak już zmieniła Pani temat na służbę zdrowia, to chciałem się dowiedzieć, dlaczego minister zdjął refundowanie dla leków na raka piersi? Panie redaktorze, muszę Panu powiedzieć, że... Do Wiedziałam się o tym. Mogę tutaj przeczytać. Skontaktowałam się z panem ministrem zdrowia. Lek będzie przywrócony. Pan minister też, bo, bo to. A odszczeka to nie, te słowa, że tam to tylko 80 osób? Bo tam były takie słowa. Ale to minister, który z, minister? Przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, już nie pamiętam którego, że to tylko 80 osób. Panie, dotyczy. panie redaktorze, pan jest człowiekiem takim kulturalnym, no słowa odszczeka to bardzo przepraszam no, no tak no ale... no, to nie, nie, pasuje, to, no to nie pasuje nie pasuje panu błądowa, to, ale jak wie pan tak powiedzieć w ogóle, że myślę to jest my, absolutnie Dostańcie. nie można i to jest y, skandaliczne natomiast muszę panu powiedzieć że y, że moja koleżanka bo, bo to okay. na Facebooku pojawił się taki komu komunikat ze strony pacjentki y, przesłała mi taką wiadomość i ja natychmiast tą wiadomość przesłałam do pana ministra zdrowia pan minister zapoznał się no nie mogę, nie będę tutaj teraz otwierać nie, no i jasne, prezentować, oczywiście. ale zagwarantował mi, po pierwsze, napisał w ten sposób, że za chwilę sprawę, z, ze sprawą się zapozna i dlaczego taka sytuacja miała miejsce, bo to bo nie jest tak, błąd, mógł bo być błąd, mógł być błąd po i powiedział, i napisał do mnie pani poseł, natychmiast będzie przywrócone, także, yy, także nie wiem, no gdzieś tam jakiś, yy, jak coś się pojawiło mhm. takiego, co nie powinno się absolutnie zdarzyć. No i na koniec chciałem zapytać o to, czym dzisiaj żyją media od rana, czyli Czyli w zasadzie wczoraj od popołudnia, już polski samolot Inni Ryanair został siłą sprowadzony na ziemię przez myśliwce białoruskie na rozkaz władz białoruskich, aby, no powiedzmy sobie szczerze, porwać opozycjonista, który podróżował zatem do Wilna. Premier nazywa to zachowanie aktem terroryzmu państwowego. No, jest to akt terroryzmu, i co tu dużo mówić, to na co sobie w tej chwili pozwala Łukaszenka. To jest, to jest sytuacja taka, że on, on się czuje bezkarny, dlatego że ma za plecami Putina. Oni się obydwaj To jest ten Łukaszenka, z którym się ściska Marszałek. A, nie. Panie, redaktor nim, Panie redaktorze, no ja mogę tutaj, wie pan, przypominać żółwiki i, i spacery pomolo i nie tylko. Spacery pomolo no, z Putinem. Tak, no właśnie, ale, ale pan wie, że doskonale, że Łukaszenka chodzi na smyczy pana Putina i dlatego obydwaj sobie pozwalają na to co sobie pozwalają bo ja przypomnę że giną ludzie na terenie Unii Europejskiej Litwinienko yy, 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 truje się Skripalów i yy, wie pan no właśnie, i, i co i buduje i co się my to, że, i buduje i proszę pana i buduje się panie redaktorze Nord Stream 2 i buduje, to jest skandal, skandal nad głowami i nad tak zwaną Solidarnością buduje się gazociąg, który miał być obłożony, obłożony tutaj restrykcjami i co ogłasza no i, i prezydent o, 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 Stanów Zjednoczonych. To, Unia na ten temat dyskutowała no, oczywiście, bo Niemcy Słusznie. bo Niemcy prowadzą skandaliczną taka jest prawda, no dobrze, nie zostawmy Niemców, ale, o Unii, ale nie może. Ale, no, Unia to się, Niemcy. No. Nie. W Niemcze, Niemcy są... Ja nie czuję się Niemcem, pani poseł, nie ale jestem obywatelnym obywatelnym wcąc, nie to jest najsilniejsze państwo w Unii Europejskiej, które narzuca politykę i prawda jest taka, że Solidarność zakopało na dnie Bałtyku, budując Nord Stream 2, który będzie, którym będzie, że tak powiem, będą pompowane pieniądze do, do Rosji i de facto do Łukaszenki, i z tego tytułu y, y, Rosja się będzie zbroić i będzie, będą takie akty terroru będą coraz częściej tak, I to sobie kropkę, trzeba bo powiedzieć. Nasza się skończył pogadam następnym razem. Jeżeli się polityka polityce. Unii Europejskiej i Stanów Na Zjednoczonych kwiecie. nie zmieni to niestety Poseł, Prawa i Sprawiedliwości, bo moim Będziemy świadkami wielu takich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polęda, do zobaczenia i usłyszenia.